Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj kolejny na szybko odkurzony pojazd przy okazji grania w operacjach świątecznych, przy okazji wspierasz, wybierasz na Twitchu Somła SM. Ja oczywiście o wielu tych pojazdach mam materiały na kanale. Część odkurzałem przy okazji robienia ulepszeń polowych i o Somle też robiłem dodatkowy materiał, więc dziś tylko szybko. Ja ten pojazd nawet lubię. Czasami coś odbije, ma przede wszystkim jedną pestkę więcej niż Lorka i w walce jeden na jeden ze swoimi tierami czy zbitymi czołgami ma to znaczenie. Lubię nią grać na linii frontu w niektórych sytuacjach. Oczywiście na randomy czasami boli jej mobilność, bo chciałoby się, żeby pojazd jechał trochę szybciej. Bardzo dobra penetracja na podstawce, działo dość kapryśne, czterech załogantów możemy sobie tutaj do tego czołgu ciężkiego wsadzić. Jeśli chodzi o wyposażenie, ja gram ze stabilizacją, turbo i poprawą do celności. Drugi setup na mniejsze mapy bez turbo, ale za to z wentylacją. Ulepszenia polowe, poprawa tutaj tego, żeby utrzymać prędkość przy jeździe w każdym terenie. Poprawa czasu skupiania, bo to mi jednak bardziej przeszkadza niż celność tego działa, zwłaszcza kiedy no zależy mi na tym, żeby jak najszybciej to działo skupiać po oddawaniu też oczywiście strzału, no bo tu jednak pamiętajcie, że no, jak mamy magazynek po oddaniu strzału, ten magazynek się rozjeżdża, potem trzeba skupić to działo ponownie, żeby jak najszybciej ten magazynek opróżnić, no i też ulepszenie polowe, które zmniejsza ogłuszenie od artylerii. Dyrektywa do stabilizacji, tak to wygląda. Ja mimo wszystko jakoś chyba bardziej wolę Somłę od Lorki. Są jednak sytuacje, w których to mobilność Lorki na otwartych mapach też ma znaczenie, więc to już jest kwestia, jaki styl gry wy preferujecie. Mimo że no, czas leci, wchodzą nowe premki, to Somłą zazwyczaj zagram z przyjemnością. Zaprezentuję wam dzisiaj jedną bitwę, losowanie na tiery 10, więc no delikatnie mówiąc nie najlepsze. Na szczęście jest tylko jedna artyleria, tryb szturmu na mieście duchów. My jesteśmy stroną atakującą. Ja, ponieważ nie planowałem jakoś jeździć po bokach, tylko raczej udać się w okolice miasta, nie wziąłem setupu z turbo, tylko z wentylacją. W Plutonie byłem w tej bitwie z Bertonikiem, który grał na Progetto, oraz Suskim, który grał na Skorpionie. Oczywiście przy takim losowaniu tym na pancerz za bardzo nie ma co liczyć, no bo jednak Somo odbije czasem coś na swoich tierach, czasami odbije też tiery niższe. No, na tierach wyższych to raczej czysty fart. Turlam się powolutku. Tutaj Bezet i powiem wam, że w tym momencie głośno zakląłem na streamie, bo ja już widziałem pestkę od Bezeta u siebie w wieży i ponad 800 mniej HP-ków na koncie. Na szczęście Bezet nie trafił, a pięknie został obity od boku, więc widzimy, kogoś tu zdecydowanie poniosło przy takim matchmakingu, ale gdybym miał więcej szczęścia, to mógłbym mieć pestkę zrobioną, a ja już bym się drapał po głowie, co zrobić dalej. Mamy też Lisa, który agresywnie podjechał mnie. Dobra, zaryzykuję od tej strony, chociaż troszkę się bałem, że mogę zebrać gdzieś z jakiejś głupiej pozycji stamtąd, jeżeli ktoś byłby ustawiony, ale mówię, dobra, trudno, ryzykuję, wyjeżdżam, strzelam w Lisa. Bardzo niska rolka, 254, przypominam. Średnia tutaj jest 300, więc spokojnie mogłem tą jedną peską rolnąć lepiej. No i kurde, jak zacząłem, że mam Progetto 10-tierowego na tyłku, mówię, serio, chłop się zatrzymał, żeby obić ósemkę i zobaczcie, jak mocno za to zapłacił. Znowu poniżej średniej i dobrze, że miałem jeszcze jedną peskę, dobiłem teraz tę dychę. Oczywiście warto było wymienić moje HP-ki na to, że we wrogim teamie już nie ma jednej topowej maszyny i to Progetto, czyli wciąż dobrego czołgu, dobrej maszynki, która mogłaby porobić robotę przy takich losowaniach. Czy dla niego było warto? Nie, no nie było warto, no ale trudno. Ja jestem mocno bity, mam Bezetę, wiem, że Bezet mnie może zdjąć na strzał, tam jest IMX M454, czyli kolejna dycha, która mnie zdejmuje na strzał. No, nie jest to komfortowa gra, bo jednak czołgiem z magazynkiem zależy wam, żeby te HP-ki oszczędzić, żebyście ewentualnie mogli wymienić się, wy przyjmiecie strzała, oddacie cały magazynek.
No ale na szczęście ja jestem cecekiem, więc widzimy, Emil wyjechał bokiem, popełnił błąd, a tu jeszcze artyleria pięknie go przytrzymała na gąsienicy i ja teraz też cały czas go strzelam tak, żeby on się nie podniósł, do tego jeszcze tygrys dwa bokiem, no idealnie jak pod cecka wyjechali, wykorzystałem to, odbiłem sobie uszkodzenia, teraz kontrokarro podjeżdża, no i ja tu się muszę cofać, bo jestem na przeładowaniu. Przecież jak się to kontrokarro dalej wychyli, to będzie pozamiatane. Na szczęście za mną już nie ma żadnego Progetto. Bałem się, że ewentualnie 430 mogłaby podjechać, no ale z drugiej strony moi plutonowi na górce raczej by ją dość szybko bili. Teraz jeszcze presja kapa. Kontrokarro podjeżdża, sporo tych HP-ków straciło. I tak sobie zwracam uwagę, kiedy to kontrokarro strzeliło. Wychylam się, oddaję strzał, cofka. Ale widzę, że nie strzela. Próbowałem drugi raz. I trzeci raz, więc prawdopodobnie to kontrokarro było na przeładowaniu, bo raczej już bym dostał. Dwa pociski jeszcze mi zostają, jest 7 do 3. Tutaj trochę byłem wkurzony na tego 777. Spoko, że koleś robi side scrapa, ale nie w takim momencie, nie przy takim stanie bitwy. W momencie, kiedy my wygrywamy, jest 7 do 3, kiedy jest presja kapa. To tutaj, kiedy on ma full HP, to nie powinien się bawić z tej skrapa, tylko wykorzystać te HP, podjechać i się po prostu klepać. No po to są, moi drodzy, te HP-ki, żeby z nich korzystać. Zwłaszcza przy takiej przewadze, też na nie należy grać. No ale cóż, nie każdy, bardzo dużo graczy tego nie ogarnia, że warto te HP-ki powymieniać, tylko później jest, bo na prawa czołgu to jest droga. I część ludzi woli nie przyjąć pestki żadnej, a jednocześnie też żadnej pestki nie zadać, no to jest totalnie już w ogóle bez sensu. Ja uważam, że lepiej się już na tak jednostronnej bitwie z tych HP-ków wylać, ale chociaż jeszcze jakiś strzał zrobić. Mamy teraz Leoparda na podjeździe, ja niestety jestem wciąż na przeładowaniu. Kolejna jednostronna bitwa w WoCie, tym razem na naszą korzyść. Czekam na skupienie tego działa. Nie losuje mi tutaj dobrej alfy. I wcześniej było poniżej rolki delikatnie, teraz mocno poniżej rolki. Mamy 13 do 5. Miałem jeszcze dwie pestki, zastanawiałem się, czy ładować, czy nie ładować. Ale mówię, nie będę ładował, no bo za chwilę się może okazać, że te 30 parę sekund to będzie za długo. Jedzie 430. Znowu ciut poniżej średniej i w końcu chyba rolka była powyżej średniej, tak jest, 323, 14 do 5. Miałem nadzieję, że może uda się go jakoś zgęsić, żeby jeszcze coś asysty zrobić, ale nie. Nie jest to jakiś wybitny wynik, ale mam 5 fragów przy losowaniach na 10 tiery, gdzie no dycha mocno obiła mnie z tych kapeków, więc i tak wyciągnąłem z tej bitwy dużo więcej niż się spodziewałem, bo przy pechu BZ na dzień dobry, Progetto by mnie skończyło i było pograne. Kończę ładować, ale 430 wybiera inną stronę. Wolałbym, żeby przyjechał do nas. On jednak skończył naszą artkę. No i teraz dobicie, wygrywamy 15 do 6, zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę o dziwo wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. Powiem szczerze, że tej M-ki się za taką bitewkę nie spodziewałem, chociaż no, fragi zrobiły swoje, ale mimo wszystko tych uszkodzeń aż tak dużo nie było. Zanim zerkniemy na rezultaty, to przypominam o tutaj współpracy z Operą GX, moi drodzy. W przypiętym komentarzu macie mojego reflinka, jeżeli macie ochotę, to możecie pobrać taką operę właśnie z mojego reflinka i ją zainstalować. Jeżeli to zrobicie, czyli pobierzecie i zainstalujecie, no to oczywiście dla mnie to będzie wsparcie. Oczywiście liczy się za pierwszym razem, jeżeli to zainstalujecie na komputerze. Ja zachęcam, bo to jest naprawdę fajna przeglądarka, może się Wam spodoba, a jeżeli nie, no to przecież wrócicie do Waszej starej i nic się nie dzieje, nic to Was nie kosztuje, a wykonując taki czyn też w jakiś sposób wspieracie mój kanał i dziękuję wszystkim osobom, które to zrobiły. Tylko MK, jeśli chodzi o asystę, było jej 610 punktów, uszkodzeń 3933, ale fragi i losowanie na wyższe tiery
Bicie po dziesiątkach, no bo tak, w Progetto coś strzeliłem, w YMX-a coś strzeliłem, w Leoparda coś strzeliłem, bicie po wyższych tierach zrobiło swoje, jeśli chodzi o expa i zobaczcie, że dostałem 1561 punktów. To było dużo, dużo więcej niż sądziłem. E50M miało najwięcej uszkodzeń, trochę ponad 4000, więcej niż ja, a we wrogim teamie ta BZ-a ponad 4000, a potem przepaść. Leopard 1, 1600, to Progetto, co tam we mnie biło, 1338, no szału, to delikatnie mówiąc, nie zrobili. 20 strzałów oddanych, 19 trafionych, 17 z penetracją, na te 3933 uszkodzenia, 590 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane trochę ponad 1,5 km, na czysto zarobione 225 tysięcy kredytów, z bonusami expa wpadło prawie 12300. Szybkie odkurzenie Somy, ja naprawdę wciąż darzę lekką sympatią ten pojazd. Piszcie w komentarzu, co wy o nim sądzicie, pamiętajcie o łapce w górę. Dziękuję oczywiście wszystkim osobom, które nie przewijają reklam, dziękuję moim patronom oraz osobom, które zabrały mnie na wirtualną kawę za całe wsparcie. Piąteczka dla was. Moi drodzy, na dzisiaj to będzie wszystko. Jak macie Instagram, dołączcie do mojego Instagrama. Linki do mediów społecznościowych są oczywiście jak zawsze w opisie filmu. Życzę wam miłego dzionka i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!